Siemaneczko, cześć i czołem czeski, z tej strony gramy dalej w Grandet i obudziliśmy się w nocy. Ale to specjalnie tak się obudziłem, bo chciałbym teraz właśnie zrobić sobie to, co mogę. Czyli przede wszystkim tu, tą włócznię pod wodę. Cyk, raz, śluzową lampę na pewno. Cyk. Nie wiem, czy dwie sobie nie zrobić czasem, bo wtedy odłożę... Nie wiem, czy nie przesadziłem też, ale inną rzecz jeszcze. Płetwy wioślaka, cyk. Voilà. I to chyba by było prawie wszystko, oprócz tego, że chciałbym jeszcze sobie zrobić bandaże. Wytwórz wiele 5. Bo dobrze, jak dobrze mi napisaliście... nie łączą się, dobra. To jednak odłożymy tam 5 bandażów tutaj. Odłożymy też tą zwykłą włócznię. To znaczy tak, my musimy po prostu ją pierw schować tutaj. Tą zwykłą włócznię sobie odłożymy, bo sobie weźmiemy tą pod wodę. I teraz tak. Jeszcze bym sobie odłożył zwykłe pochodnie. Bo pod wodą nam się one nie zdadzą. Będziemy dzisiaj próbować... dopłynąć. Resztę nie wiem, czy odkładać, bo... A, dobra, tylko sobie zróbmy z powrotem strój mrówki. Zjedzmy jedno z ugotowanych mięs, może tak. Wody mamy dobrze. To mamy... oczywiście... Kurze, tylko właśnie tak, mamy dużo rzeczy ze sobą. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, tylko że nosimy tyle rzeczy z sobą. Tylko że nie wiem, co mi będzie potrzebne, a co nie będzie mi potrzebne pod tą wodą, bo nie wiem. Bo tam podejrzewam, że będzie jakaś baza, tak? Nie wiem, czy ja będę musiał coś ciachać tą siekierą, czy nie. Z drugiej strony, nie wiem też, jakiej broni będę potrzebował tam, nie? Czy młotkiem coś będę rozbijał, też nie wiem. I z tym mam właśnie teraz problem, nie? No ale... weźmy to, co potrzebujemy. Płetwy, to... No a jeszcze będę musiał oczywiście zabrać swoje... płynne płetwy. To ma, może odłóżmy sobie jedną, o cyk. Okej. Myślę, że jestem gotowy, żeby pójść tam pod wodę i wpłynąć. Niebezpieczne otchłanie. Albo jeszcze tutaj puścimy może coś. O nie! Kurczę, właśnie to jest trochę... że odkłada zawsze, wiecie, te przedmioty nie zawsze tak, jakbym chciał po prostu, żeby odkładało. Napraw. O, kolec larwy. No może nie. No albo dobra, nie napraw, bo nie wiadomo, co tam będę musiał używać. Pałki. Przede wszystkim ten trójząb chciałbym sobie tutaj, o. Fajnie się im ciacha. Ołki dołki, to co? Chyba lecimy. Teoretycznie jeszcze mógłbym zrobić coś takiego jak... to jest do pancerza. A to jest dobra. Dobra, zróbmy. I tego też. I ja to odłożę. Voilà. Gdzie są teraz marmury, odłamki? Dobra. I spróbujmy sobie ulepszyć tylko to, co możemy, nie? Czyli na przykład kuszę. Bym bardzo chętnie dwa razy ulepszył. Bym na przykład tą
bardzo chętnie ulepszył. Tego noża nie. To też nie. Młot? Niekoniecznie. Ale pancerz. Czemu nie? Tak, jeszcze za dwa razy. Tak po dwa razy, powiedzmy, ulepszmy, nie? Te rzeczy. Dobra. Myślę, że to by było na tyle. I myślę, że po prostu lecimy na miejsce zbrodni pod wodę. Spróbujemy, nie damy się zjeść, spróbujemy nie dać się zjeść karpiowi, a wpłynąć do miejsca, gdzie jest ten tyranozaur. A on gdzie jest tutaj? Bo nawet go zaznaczyłem. Gdzieś powinien być zaznaczony. Czekajcie, bo ja chyba nie w tą stronę idę. Nie, no dobrze, w stronę drzewa. Czemu nie widać tego znacznika mojego? Ciekawe. Najgorsze jest to, że gdzieś tutaj słyszę karpia. I nie wiem dlaczego, ale... Nie zaznacza mi to teraz. O, teraz widzę na przykład znacznik, nie? No nie, dlaczego ten karp musi być akurat... Właśnie, tylko my sobie już załóżmy to i to. Będziemy szybciej pływać i z większą ilością powietrza. W ogóle to ja bym... Czy ja bandaży nie wziąłem? Dobra, bandaże możemy szybko zrobić, bo one chyba tam nie były trudne do zrobienia. Ale faktycznie czuję różnicę w pływaniu. Dobra. Słuchajcie, chłopie. O właśnie. Tego potrzebuję. To nie tutaj. Tutaj. Dobra. Gdzieś będzie bąbelka. Tam wpływała. A my przy... Jeszcze użyjemy tak to. I to. No i mamy na 100 sekund niby, nie? A jeszcze coś, to. Czy my możemy tutaj jakoś... Oh yes. Coś tu... nam się... Laboratorium w stawie. Wszystko fajnie. Tylko czy ja mogę gdzieś tu wpłynąć? Tutaj jest, czekajcie, coś. Przynajmniej dużo dostałem nauki. To jest jakiś magazyn. Wszystko fajnie, tylko ja bym chciał gdzieś płynąć. Żeby się nie utopić, nie? O, kaseta. Each member of the Tolly family, excepting yours truly, looks at Brussels sprouts, the great cabbage of Belgium, with utter disdain. Within its densely packed leaves, a high-powered nutrient boost in a miniature form factor. And yet mealtime after mealtime, it is recklessly cast aside. Well, more for me. The body knows when it's lacking something. Funny that it doesn't tell the mind why, though. But I have taken the hint, and I'll do those brilliant horticulturalists of Belgium one better. You see, these little morsels are a prime candidate for experimentation in my new submersible multifunction lab. A closed-loop system complete with retractable solar dome. I mean, what could possibly go wrong? Dr. Tully, it is almost time for your appointment. Already? The joys of getting older. Trudy pushed me to go see a doctor after she remarked that I looked like a plate of wet ham. Very well. Mustn't be late and keep Dr. Applebaum waiting.
Poczko. Brukselka. Test Hams. Dzień pierwszy. Wstępna diagnostyka wskazuje, że wszystko działa jak należy, a więc jesteśmy gotowi do badania na żywych okazach Brukselki za pomocą zautomatyzowanego hydroponiczno-akwarolturo-mikroponicznego systemu nazywanego Hams. Tak będzie łatwiej. Hodowanie przez burgera w biokopule sieć grzybni najwyraźniej nie jest totalną katastrofą. We wszystkich pędach przepływają wykrywalne sygnały. Biokopuła sprawna, węzły sprawne, system sprawny. Zbiory występują zwykle po 90 dniach. Wstępne próby pokazywania jednak, że niewielkie okazy są gotowe już po tygodniu. Postaramy się o dalszą optymalizację, pamiętając, że powiększenie niemal do rozmiarów grejpfruta wymaga pewnego poziomu spójności strukturalnej. Okej. Okay. Musimy tutaj znaleźć jakieś baterie chyba. Nie wiem, czy to będzie... Właśnie tutaj gdzieś... Opie. Dlaczego ja nie mam kuszy tutaj? Właśnie, o. A, bo ja ją ulepszyłem. Dobra, rozumiem. Co to? Grom. Czy to jest jakiś boss? Chyba nie. No, ale na pewno to jest grom. Czy ja mogę go jeszcze zeskanować? Nie. Co tu mamy? Łóżko i bandaże. Których nie miałem. Test Hams. Dzień 15. Od tygodnia bez zmian czuję jednak, że nadchodzi przełom. Wpadłem też na pewien pomysł. Zbudziłem się dziś nagle spocony, z głową wypełnioną wspomnieniem szaleńczej energii puszczanym w sobotnie poranki fitnessowych telezakupów. Strasznie mnie wtedy drażniła to ich śniąca, nasparowana skóra, opięta na naprężonych mięśniach. Te ich żyły pulsujące gorącą krwią. To jak wrzeszczali o kolejnym bzdurnym wynalazku, ale to właśnie tego ruchu podekscytowania nam tu brakuje. Nasze zwiędłe ptysie muszą przypakować. Z tą myślą ruszamy z dość kuriozalną, tamto przyznaję, procedurą do generacji drugiej, przeszczepem naczyniowym. Zanim siadłem do pisania, udawałem się usunąć z procesu wzrostu, sprawiającym kłopoty łodygę, przez co pąki rozpoczęły poszukiwania nowego układu, do którego mogłyby się przyczepić. Burger poznał tętnicę ze spreparowanego słoju wyrostka robaczkowego i szczepia je fragmenty w korzeń brukselki, posiłkując się klejem na bazie agaru. W końcu nie różnimy się tak bardzo od roślin. Lecz czy nasze układy mogą być aż tak kompatybilne? Czyli tu jakieś... wynalazki robili. O, tu mamy też warsztat. Jakbyśmy potrzebowali coś zrobić. Ale chyba na razie nie potrzebuję. Tu jest wejście, tylko to jest zamknięte. Czy zrobić sobie tutaj punkt odrodzenia? Nie wiem, czy to będzie bezpieczne robić sobie tutaj punkt odrodzenia, ale niech będzie. Chyba będę musiał wpłynąć tam pod wodę. Tu było jeszcze... już te się skończyły. Tu było w ogóle sporo... Widzę rzeczy... Tylko nie wiem, czy ja bym je brał już... O, tu jest nawet lampa. Nie wiem, czy ja bym chciał je brać teraz. Łe, tu są nawet mięska. Nie wiem, czy ja bym chciał je brać już teraz. Nawet jest ta kość. Bo nie ma miejsca, a pewnie sobie pootwieram gdzieś jakieś przejścia czy coś. Że będę miał tutaj łatwiejszy dostęp niż później. Niż... laboratorium w stawie. Dopiero teraz mi to wykryło? Czekajcie, bo tu są też... tu są kable, zobaczcie. Cyk, 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 cyk. Czekaj, to. Tu jest jakiś status. Czy to zadziałało? Drugi kabel gdzieś tutaj w tą stronę ciągnie. Chcę sobie wziąć powietrze. Ten kabel gdzieś tutaj ciągnął się za tą bazę. Dobra, weźmy sobie powietrze. I spróbujmy zobaczyć za tą bazą gdzieś. Może tutaj gdzieś.
O, czekajcie, on tutaj jest, ten kabel. Tu. I on ciągnie gdzieś tam w środek. Mogę gdzieś tu wpłynąć? Tu chyba. Nie, tutaj też nie. O kurde, serio? Nie mówcie mi, że tutaj będzie jakiś labirynt. O fuck. Ale ja, przecież ja nie dam rady. O nie, tutaj. Wiecie, bo ja już, ja to będzie, jak to przejdę, to tylko na farcie. Mi ledwo tam powietrza, mam 80 sekund, nie? A teraz muszę wrócić. Tędy chyba. O kurde. Nie. 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 9, 8. No nie, 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 nie. Jeszcze zwolnił. Nie. Ale patrzcie, już dwie baterie są. O panie. Nawet było widać ten. Dobra. To co jeszcze dziś jeden chyba. Pytanie jest. Gdzie on jest? Będę musiał ten trzeci kabel gdzieś jeszcze poczuć, gdzie on idzie. Zobaczyć po prostu, gdzie on idzie. Tu w tą szedę, tą. W... Tu jeszcze gdzieś kabel idzie. W tą stronę. Tutaj. Żebym ja później tu wypłynął stąd. O! Jezus! Dobra, idź mi stąd. Bo ja nie mam czasu. Nie mam czasu na zabawy. Chyba, że tutaj wyskoczę. Czekajcie. Jest. Gdzie jestem? O, czemu to się zamknęło? A nie, dobra, to się otwiera. Gdzie jestem? Czekajcie, bo tu jest coś do... A, dobra, ja sobie otworzyłem teraz tutaj, tą stronę. No dobra. A tu? Zamknięte. Tu? Zamknięte. Tylko mogę iść tutaj w takim razie. Tu jest zamknięte. Skrzyneczka. No to już tu weźmy. To jest kolejny jakiś 37 dzień testów Hamsu. Sprawność generacji 7 jest stabilna, poziomna ewolucja układu naczyniowego jest inspirująca. Badania pod wzmocnieniem, nad wzmocnieniem muskularnym brukselki idą niezwykle sprawnie. Kluczem z pewnością było nauczenie generacji 4 rytmu ciała w sposób możliwy do przekazania przez sieci grzybni. Każdy węzeł działa w tandemie i z pełną wydajnością. Manipulacja skondensowanym cyklem zbiorów przyspiesza pokoleniową ewolucję hybryd w niespotykanym tempie. AMS to z pewnością niezwykle przydatne urządzenie. Brukselka o niespotykanej gęstości, nazywam ją brukselką mięsną. Dyryguje symfonią białek, tłuszczów i węglowodanów. Przez ścieranie się tkanek roślinnych i mięśniowych. Widzę ogromne możliwości zastosowania jej w zrównoważonej humanitarnej diecie wszystkożerców. Uwaga! Należałoby rozważyć odtwarzanie aerobiku na monitorach w laboratorium. To zwiększyłoby nitryfikację i dałoby motywację do wzrostu. Wprowadzić te dane do modułu przepisów kulinarnych burgera. Okej. Okay. Czy burger mnie nauczy robić hamsów? Czekajcie, bo ja może sobie wezmę... Tu jest kaseta, widzę. I tam jest laboratorium. Jakieś. Jakieś coś do włączenia. Komputer. Dobra. Dobra, to chyba znowu się przełączamy na... O, o.
O-o. Nie wiem, czy ja dobrze płynę. Zamiast płynąć szybko, to ja się zastanawiam. Dobrze. Ja chcę wypłynąć stąd. Dobra. Dobra, zależało mi tylko wypłynąć, ale zaraz... A, ja to przypłynę na tą drugą stronę. Dobra, ale ja tego paździochata bym jeszcze zadziałał tam. Dobra, zjedzmy może to. No tu jest jakiś jeden tylko paździoch. Przecież się zbugował tam. Chyba tak. Dobra. Nieważne, zabiłem go. Dobra. Czy ja potrzebuję tutaj światła? Nie. Mamy ten komputer. I taśmę, i batoniki. Dr. Applebaum has pronounced me in perfect health. For a man 20 years my senior. I must face the facts. The gray hairs, the wrinkles, they are not figments of the imagination. I can draw only one reasonable conclusion. It is the elusive fractional errors of the shrinking process which are the cause. Trudy has asked that I discontinue my experiments, but what choice do I have? If I quit now, I will have nothing. What will I be other than a failed inventor and scientist with no discoveries to his name, unable even to teach the basics of physics to a gaggle of hormonal teenagers? No! If this means that I must sacrifice 20 years of my life, then so be it. Właśnie tak chciałem się jeszcze rozejrzeć, czy zresztą właśnie nie ma tu jakichś dziwnych przejść czy coś i właśnie zauważyłem, nie? Dobra. Wypływajmy stąd. A, tutaj jeszcze jest dużo gliny. Dobra. Chciałem się przede wszystkim rozejrzeć, czy nie ma tam tych... no, jak się nazywają... Tych kości. O. Terminal biopokopuły. Ale włas w stawie i podjazd do biopokuły już mi się odblokowały. Kuchnia testowa Brukselki. Wyniki dla doktora Wande. Sporządził burger. Ocena składników próbki stanowią aktualnie 0,08 docelowej ilości produkcji. Grudki mięśniowe złożone i dość napięte. Organ centralny chroniony przez wiele nakładających się na siebie płatów. Całość jadalna. Wrodzona sprawność fizyczna i instynkt przetrwania wymusza je do walki przeciwko byciu przyrządzonym. Uderzenie łopatką natychmiast je jednak uspokaja. Początkowa analiza przez moduł przepisów kulinarnych wskazuje na zastosowanie w zastępstwie suszonej wątroby pniki cebula. Uderzenie łopatką. Ja nie wiem, czy tu czasem nie będzie czegoś, co będę musiał uderzyć łopatką. Ja tutaj wróciłem. Czy mi się otworzyły jakieś inne przejścia? Czy ja tutaj byłem? Może tu się coś otworzyło? Jezus! Nie róbcie mi tego! Dlaczego mi to robicie? Ja tu chcę, wchodzę, tu gdzie byłem, a tu nagle wchodzą mi, kurde...
Jezus. Dobra, napijmy się może wody. Jezus Maria, dlaczego oni tak straszą? Teraz za każdym... O, a tutaj wszystko jest już ten. A, tutaj tylko takie coś było? Z robocikiem? Okej. Okay. Rozumiem, że musimy iść w tą stronę. Tu jakieś ślady widać, zobaczcie. Bandaże. Dobra. Łatwo. O, widzę cię. Jesteś sam? No. Dobra. Czy są tu jeszcze jakieś roboty? Albo co gorsza, coś gorszego? Mielizny. Kolejny ten. Dużo tu widzę do zebrania. Jeszcze tam mam na początku do zebrania tak naprawdę. Kamera się na mnie patrzy, czy nie? Tu jeszcze skrzyneczki. O, kolejny. Dzień siódmy, wyniki w normie. Nie odbiegamy od początkowych badań wstępnych. Brukselka jest za to zbyt luźna i dość zwiotczała. Trzeba jakoś wspomóc jej wzrost, ale jeszcze nie wiem, jak to zrobić. Z innych obserwacji okołopaliczkowych trudnych woli trzymać swój pierścionek na dnie stawu niż nosić na palcu. A, swój pierścionek, znalazłem kiedyś ten pierścionek. Uwagi, spróbować częściej dzwonić do domu. Kazać burgerowi wyłowić ten pierścionek ze stawu. Tytuł: pierścionek rybiej wybranki. Jakiś wiersz. Okej. Okay. Tu mamy. Tu właśnie sobie zaznaczyłem te kości kiedyś. I widzę, że to jakoś działa. No dobrze, ale to co? Możemy w górę iść. Możemy też. Tu mamy do badania, ale nic do badania nie mamy. Czy co tu jest tutaj? Jest gdzieś w dół. Dobra, to może w górę pójdźmy. A to jest chyba ta kopuła, którą chciałem otworzyć z drugiej strony, ale nie mogłem. To może teraz się uda, co? O. To to? Super chip. O-o. Ja zrobiłem. Otworzyłem to. Tu jeszcze. This time you've gone too far, Wendell Tully. You've done the unthinkable. Trespassed the unforgivable. You missed Thanksgiving dinner. Who can blame Trudy? I know that I pushed things to the breaking point and that she has grit her teeth and borne it. She told me that she could not bear to watch me destroy my life, let alone hers, the children's, in single-minded pursuit of this technology. Never in all the years of knowing her has she given me such a cold, immovable ultimatum. My science or my family. But if only she could see. I am doing this for them. I understand it has been hard. It has been harder on no one more than myself. If only I had more time. If I could just prove to them the wonders that are so, so close now, they would understand, wouldn't they? And if they did not, perhaps they never understood me at all. Hmm. Czyli tam mamy hodowlę mięsnej brukselki.
Oho, a gdzie ja tutaj wypłynę? Dobra, to jest to miejsce, gdzie... Tylko ja muszę to zapamiętać, gdzie to jest dokładnie. To jest to miejsce, gdzie kiedyś chciałem wpłynąć, tak naprawdę. Ale brakuje scalaka burgera. Tu gdzieś jeszcze nie odkryłem tego burgera. Włas wstawię, o to jest tu. Spokój. Mi tutaj. Dobra, to co, idziemy? Do burgera chyba. W pierwszej kolejności. A później? No nie wiem, pod wodę jeszcze raz? Kurczę, te laboratorium takie były dosyć ciekawe. Czyli tutaj można było... Czekajcie, 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 bo ja sobie może na wszelki wypadek... Założę to coś. O, o. A kto się wchodziło do burgera? Jest wejście do burgera. Śpi jakiś pająk. Ono gdzieś tu było. Tu jest, dobra. Burger, mam coś dla ciebie. Nie bądź świnia. Pokaż. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Tu. Chodź tu. Dało mi się znaleźć kolejny super scalak. Widziałem, że mogę na ciebie liczyć. Gotowe. Mój moduł diagnostyczny już wrócony. Komórka powiększająca? It controls the rate of growth of the subject and prevents overexpansion, which can be quite messy. Jaka jest konkluzja? Dobre. Aha. Pusta. Another hold please while I push the recipe for the embiggening cocktail to your scabby. Processing. Error. Missing directory. The directory you attempted to copy does not exist. Cheese and fries. It appears the formula for the embiggening cocktail is not in my memory. Czyli potrzebujemy koktajl powiększający, który, o którym on nie pamięta. Ale dziwny sen. O, właśnie sen. Skurczyli mnie w obiekcie opinentu. That confirms it. There are two spacers, just as Dr. Tully surmised. One in the yard and one at Ominence. He had a hunch that they continued his work on the spacer after he stopped working for them. It all computes. I do not believe these are just dreams. These are surely your memories. But perhaps they only return to you as dreams. So, Ominence shrunk you, and now you are here. I am pretty sure you are not an Ominence secret agent. I was JKing. That was a... So if you are not an Ominence agent, why would they be shrinking? Surely I have no idea. Yet another puzzle for us to... On the plus side, your memories must be slowly returning. If you have another dream, how can I be of assistance?
Powiedz mi o innych laboratoriach właśnie. Czy w opłacie, no to w sumie... To już chyba wiemy. No okej, a mgliste laboratorium? Pleśni. Unfortunately, the experiment did not work quite the way our fungus ended up spreading rapidly, and if you are headed that direction, I would recommend bringing a gas mask. Czyli na kolejne laboratorium jest w tym zainfekowanym terenie. Może to już chyba tam mogę się też wybrać, mi się wydaje. And Mayday, you can find the entrance in the stinky pile of garbage. Alternatively, if you have the right gear, there is a second entrance in the sandbox. W śmierdzącej starcie śmieci. If you see black ants, follow them, and they will lead you back to their anthill. How can I help you today? Please refrain from... Dobra, czyli... Kolejnym naszym laboratorium będzie... Aha, odzyskaj kolejny super stalak. Nie ma, żeby gdzieś konkretnie iść. A nie, jest jednak. Laboratorium w mgniełce. Mamy dużo punktów. I chciałem przede wszystkim solidna brama, właśnie palisata, podłoga, gliniany filar, kamyczkowy filar. Książka kucharska, żywopłot. Pływający fundament. O, łukowa baza. Zestaw nauka. Pyłki. Wieżyczka pyłkowa. Nieruchoma wieżyczka wymagająca obsługi. Strzela pyłkami. Co? To mi się podoba. Ale przede wszystkim chciałbym na pewno wzmocnioną bazę. To. I mamy 3800 punktów. Pyłkowa jest za 4000. Skuteczność bandaży z włókien większa, to sobie kupimy. I w sumie już na nic mnie nie stać tak naprawdę. Nie wiem. A nie, nie stać mnie. Myślałem, że jeszcze coś z tych, ale to... Nie. Zabij Biedronki 3. No weźmiemy to zadanie od razu. Dobra. Burger. Nara. Czekajcie, bo ja już nie... Gdzie ja wchodziłem? A to chyba w tą stronę. Właśnie, jak tutaj wygląda czwarta baza. Żywopłot jest pięknie odblokowane. Komórka powiększająca. Dostałem też. I palisadę teraz będę mógł robić. Ej, czekajcie, bo ja chodzę w kółko. Chyba. No, tak. Tędy jest wyjście. Dobra, czyli mamy coraz to nowsze rzeczy, fajniejsze. Głód. Przydaje się głównie do ulepszenia smoothies. To jest dla mnie ciekawe. Dobra, idźmy do domu. Kurczę, tylko... Bo ja muszę jeszcze i tak wrócić do tego stawu. Bo ja tam wszystkiego nie odkryłem. Ale bym pierw pozrzucał się w bazie swojej. Tu wróciliśmy jeszcze pod staw. Bo jeszcze chciałbym przeszukać, bo kurczę, gdzieś jest też ten stalak technologiczny schowany. I on jest bardziej w powrotną stronę? Chyba. A, bo pod tym tutaj mamy... Możemy te też brukselki sobie zakosić, nie? Mięsne. One chyba tu wyrastają na nowo? Nie, chyba nie. Nie wydaje mi się. Dobra, te brukselki to będę wiedział, że tutaj są. Ale... Ja bym tutaj chciał jeszcze przejrzeć te inne tereny. Tak, tu
Tu jest ta Brukselka. A my mamy salak technologiczny. Tamtą stronę. Tam jak jest ten tyranozaur. No kurde. To gdzieś to będzie po drodze. Najgorsze, że to właśnie będzie gdzieś po drodze. Jakbym sobie teraz żłopnął to i to. W tamtą chyba, nie? No. Ten stalak jest gdzieś w tą stronę. Tutaj pewnie też kości znajdę, z tego co widzę. I łuski. Ale ja bym chciał najpierw bezpiecznie spróbować przepłynąć w tą stronę. On jest gdzieś tutaj. O kurde. Tu widzę dużo kości. I łusek. No dobra. Weźmy, zaczerpnijmy sobie powietrza przede wszystkim. Tutaj. Bo będę też mógł sobie zrobić też ten... Dobra, cicho. Dobra. Weź ty. Pająk. Nie świruj. Właśnie. Kurde, będzie mi tutaj atakował jeszcze. O, dobra. Mam już full hapsów. Poszukajmy tego scalaka. I on gdzieś powinien być tutaj. Gdzieś w tych rejonach. Przy okazji weźmy sobie może łopatkę. O. Ja sobie pozbieram też te kości. Może w tym kufrze jakoś? Da się go otworzyć w ogóle? Klucz! Trzeba znaleźć. Mhm. No dobrze. Z kluczem będzie trochę trudniej. Pójdźmy po powietrze przede wszystkim. Tak, tak, tak. No, dawaj. Dawaj, bąbelka. No chyba sobie jaja robisz. No dawaj mi tego bąbelka. No, nie. Gdzie był bąbelek? No teraz mi tu bąbelka daje. No to ma być. Dobra, wpływamy z powrotem. Zakosiłem nasz plecak. I mam nadzieję, że teraz uda nam się dłużej wytrzymać pod tą wodą. Teoretycznie to bym chciał właśnie pozbierać sobie jeszcze tylko... Kurczę, no ten stalak technologiczny na pewno będzie w tym... Wiem, że tutaj jest łuska jeszcze. Kurczę, no łuskę też bym zebrał. Dobra. To teraz potrzebuję speeda. I może tutaj na dnie też pozbieramy chyba. O, gdzie się zablokowałem tutaj? Dobra. Na pewno będę mógł tutaj jeszcze pozbierać. Tylko nie wiem, którą stronę teraz bym musiał iść. Tu nie. Tu nie. Będzie w tamtą pewnie. Na pewno tu jeszcze dużo materiałów miałem do pozbierania. O tu właśnie. Zium.
No i co my tu mamy? No, zakrywka wioślaka. Kawałek to pika. Tu. To. To. Mięso. Tu są znowu mięsa. Kurde, tak nie wezmę tego na raz. To bym mógł. Łuska karpia. To to. Ekwipunek pełny. Ajajajajaj. No czyli nie wszystko wezmę na raz. Nie wszystko na raz. Dobra, ale myślę, że sobie tutaj skończymy. Ja sobie jeszcze tu przejdę się. Pozbieram. Ile w ogóle mamy? Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Kość, to sobie ją, mam nadzieję, jeszcze tutaj gdzieś złapię. Bo chciałbym sobie zrobić już też. O, tu jest na przykład, patrzcie. Łuska jeszcze. Cyk. Przede wszystkim to kość by mi zależało jeszcze zebrać jedną. O, tutaj jest. Cyk. Dobra. Ja sobie po prostu wrócę do domu, pozbieram jeszcze... O, prawie nie trafiłem. Pozbieram sobie, co da radę. A resztę jeszcze wrócę sobie też wyzbierać. Tak więc, dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Na razie!